W czerwcu roku 1972 w szpitalu Cedar Sinai pojawiła się kobieta, która nie miała na sobie nic prócz białej sukienki splamionej krwią. Nie powinno to być zbyt szokujące. Przecież ludzie dosyć często ulegają wypadkom i udają się do szpitala, aby utrzymać pomoc lekarską. Jednak dwie rzeczy powodowały, że ludzie, którzy patrzyli na nią, nie mogli powstrzymać torsji. Uciekali w przerażeniu. Po pierwsze, kobieta nie do końca była człowiekiem. Przypominała bardziej manekina, ale jej sprawność i płynność ruchów były ludzkie. Jej twarz była tak idealna, jak te, które posiadają manekiny. Pozbawiona brwi i pokryta makijażem. Szczęki miała nienaturalnie mocno zaciśnięte na małym kotku. Nie widać było bieli jej zębów, bo całe były wetknięte w małe ciałko biednego zwierzęcia. Krew cały czas tryskała na jej sukienkę i spływała na podłogę. Potem wyciągnęła go z ust, rzuciła na bok i upadła. Od kiedy przekroczyła wejście, przez cały czas była spokojna, bez wyrazu, nieruchoma. Nawet wtedy, gdy zaprowadzono ją na salę szpitalną i przygotowywano do znieczulenia, lekarze postanowili, że najlepiej unieruchomić ją aż do przyjazdu policji, a ona nawet nie protestowała. Nikt nie był w stanie wydobyć z niej żadnych informacji, a większość pracowników czuła zbyt duży dyskomfort, patrząc na nią dłużej niż parę sekund. Lecz w momencie, gdy personel próbował podać jej narkozę, zaczęła się bronić z niewiarygodną siłą. Dwóch lekarzy przytrzymywało ją, gdy podniosła tułów z tym samym pustym wyrazem. Skierowała swój beznamiętny wzrok na jednego z lekarzy i zrobiła coś nietypowego. Uśmiechnęła się. Gdy to zrobiła, jedna z lekarek krzyknęła i wybiegła z pomieszczenia w szoku. Zęby kobiety nie były ludzkie. Zamiast nich miała długie, ostre kolce. Zbyt długie, żeby całkowicie domknąć usta. Bez zadawania sobie bolesnych ran. Doktor spojrzał na nią na chwilę, zanim zapytał: czym ty do cholery jesteś? Przechyliła głowę na bok, bacznie mu się przyglądając. W dalszym ciągu trwając z makabrycznym uśmiechem, po długiej chwili milczenia ochrona została wezwana i już słychać było kroki dochodzące z korytarza piętro niżej. Gdy jej usłyszała,
wyrwała się naprzód, zatapiając zęby w gardle doktora, wypruwając tętnicę szyjną. Mężczyzna ciężko upadł na podłogę, łapczywie łapiąc powietrze i krztusząc się własną krwią. Kobieta pochyliła się nad nim, niebezpiecznie zbliżając swoją głowę do jego, patrząc, jak z jego oczu ucieka życie. Schyliła się jeszcze bliżej i wyszeptała: jestem Bogiem! Oczy doktora wypełniły się zgrozą, gdy patrzył na nią, jak spokojnym krokiem odchodzi, aby powitać ochroniarzy. Ostatnim, co ujrzał w życiu, była ona, żywiąca się nimi jednym po drugim. Lekarka, która przeżyła tę masakrę, nazwała kobietę bez wyrazu. Od tamtego czasu nikt jej już nigdy nie spotkał.